każda myśl, plan, cel lub pomysł przechowywany na stałe w pamięci będzie prędzej czy później zrealizowany. Ludzie dzielą się na tych, co chcą coś zrobić i na tych, co robią. Trzeba odszukać sens swojego życia. Zadaj sobie pytanie, czego chcesz? Co sprawia, że się uśmiechasz i czujesz podekscytowanie? Jeżeli już masz odpowiedź, to rób to najczęściej jak tylko możesz. Jedną z moich wielu pasji są podróże. Tym razem zwiedzam góry Sowiech. Doskonałe trasy rowerowe i piesze dostarczają mnóstwa pozytywnych wrażeń. Widok z fortu Ostróg. Góry, jazda na rowerze, słońce, wiatr, deszcz, niebo, wesołe i pozytywne towarzystwo daje dużo dobrej energii. Cześć. Jesteśmy w twierdzy Donjon. Nisko można. Milonga, czyli prezę. Bastion Ostróg. Byliśmy tam wczoraj. Uwaga! Otwiera. Zasłaniamy uszy, wszyscy zasłaniają. W drodze na Wielką Sowę. Wielka Sowa jest to najwyższy wierzchołek gór Sowich, od którego całe pasmo wzięło swoją nazwę. Na szczycie stoi przepiękna, kamienna, odnowiona wieża widokowa, dzięki której możemy podziwiać panoramę środkowej części Sudetów. Przy dobrej widoczności można stąd dostrzec zarówno Śnieżkę w Karkonoszach, jak i pradziada w odległych jesionkach. To jest najwyższy szczyt w górach Sowich. Wielka Sowa. Wielka Sowa. 1015. Widoki są przepiękne i sycąc się nimi warto zwrócić uwagę na wielki kontrast krajobrazu pomiędzy pobliskimi nizinami a rozciągającym się na południu Morzem Szczytów. Przy Wielkiej Sowie znajduje się dużo szlaków, głównie pieszych, ale również rowerowych, ale szlaki rowerowe są raczej przeznaczone dla wytrawnych, w miarę zaawansowanych rowerzystów z dobrym sprzętem rowerowym, ponieważ drogi naszpikowane są kamieniami i korzeniami, także przejazdy momentami są bardzo trudne i trzeba mieć dobry rower, a przede wszystkim trochę pary w nogach. Tym samolotem latał czerwony baron, a teraz ja nim lecę. Wiadukty w Jugowie.
Coraz więcej ludzi zapomina, jak mądrze żyć. Zajęci są oglądaniem bezwartościowych programów telewizji, a wiele dzieciaków nie potrafi zjeść posiłku bez patrzenia w tablet czy smartfon. W górach jest coś magicznego, bo najlepiej z perspektywy szczytu górskiego uświadamiasz sobie, że prawdziwe szczęście jest tylko wtedy, gdy masz się z kim tym szczęściem podzielić. Brak planowania to planowanie zaniedbania. Nie ma co czekać. Trzeba wziąć przewodnik, poklikać w internecie, zaplanować trasę, wziąć rower, plecak, dobre buty, mapę, poczytać trochę o miejscu, do którego się jedzie i nie ma co marnować życia. Trzeba ruszyć się z domu. Do zobaczenia na szlaku. Jeżeli nie wiesz, jak zacząć podróż, jak ją zaplanować, zadaj pytanie pod filmem, a ja na pewno Ci odpiszę. Jeżeli podobał Ci się film, kliknij łapę w górę, a najlepiej zasubskrybuj mój kanał. Cześć!